Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na lekcji szóstej, ostatniej z naszego kursu jogi od podstaw Level Up. I dzisiejsza praktyka to będzie tak naprawdę połączenie wszystkich pięciu poprzednich lekcji. Więc zrobimy sobie po prostu taką winiasę łączącą wszystkie balanse, skłony, powitania słońca, we wszystko to, czego się nauczyliśmy. Także będzie to taka dosyć intensywna praktyka, ale będzie też bardzo, bardzo fajna. Ok, w takim razie sobie zaczynamy. Zaczynamy sobie jak zwykle od siadu skrzyżnego, żeby złapać kilka oddechów. Usiądźcie sobie wygodnie, umośćcie się. Zamykamy oczy. Prostujemy plecy, wyciągamy czubek głowy do sufitu. I bierzemy kilka naturalnych wdechów i wydechów przez nos. Zauważcie swój oddech. Zauważcie, jak się dzisiaj czuje Wasze ciało. Staramy się rozluźnić ciało i spowolnić oddech. Wydłużamy każdy wdech i wydłużamy każdy wydech. Jeszcze wdech i wydech. I splatamy dłonie w koszyk i na wdechu wyciągamy wnętrza dłoni do góry, przeciągając się tutaj mocno. Robimy wdech, wyciągamy ręce w górę i wydech, skłon do prawej strony. Rozciągamy lewy bok ciała i wdech, ręce w górę. I wydech, druga strona. Wdech do góry. I wydech do prawej. Wdech, góra. I do lewej. Jeszcze po razie wdech. I wydech. Jeszcze wdech. I wydech. Wdech, ręce w górę i z wydechem skręcamy się w prawą stronę. Możemy spojrzeć w kierunku dłoni albo do przodu. Tutaj barki odciągnięte w dół. Zostajemy w takim skręcie na momencik. Jeszcze jeden wdech. I wydech. I z wdechem wracamy do centrum. Jeszcze raz pociągnijcie dłońmi do góry. I z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Barki tutaj też odciągnięte, tak żeby się nie zaciskały przy uszach. Głęboki oddech. I z wdechem wracamy do centrum. Z wydechem odkładamy dłonie do kolan. I zaczynamy krążyć barkami do tyłu. Staranne, duże koła. Odciągamy ramiona jak najbardziej do tyłu i w dół. I powolutku zatrzymujemy. Teraz połóżcie prawą dłoń na lewe kolano, lewa ręka za plecy i wdech, wyciągamy się do góry, z wydechem skręcamy się, dokręcając do lewego ramienia. Każdy wdech, wyciągamy się w górę, każdy wydech, dokręcamy. I wdech, i wydech, dokręcenie. Jeszcze raz, wdech. I wydech.
I na wdechu wracamy do przodu, zmieniamy stronę, czyli teraz lewa dłoń ląduje na prawym kolanie, prawa ręka za plecy i to samo wdech, czubek głowy do sufitu, wydech, dokręcamy się do prawego ramienia. I wdech, wydech. Głęboki wdech, wydech, dokręcamy. I jeszcze raz. I wydech. I z wdechem wracamy do przodu, no i przechodzimy do klęku podpartego. W klęku podpartym będziemy tylko na moment, więc nie musimy nic podkładać pod kolana. Z wdechem spójrzcie do góry, plecy wklęsłe, pozycja krowy. Wydech, zaokrąglamy plecy, koci grzbiet. I wdech, plecy wklęsłe, wydech. Wdech, pośladki do sufitu. I wydech, wypychamy łopatki. Jeszcze raz, wdech. I wydech. I zatrzymujemy się. I przechodzimy sobie dłońmi, tak żeby raz palce dłoni były skierowane do przodu, raz na boki. W ten sposób rozgrzejemy nadgarstki. Przechodzimy sobie. I zatrzymujemy się, kiedy palce dłoni skierowane są do przodu. Odkładamy grzbiet prawej dłoni, staramy się doprostować prawy łokieć i mocno odpychamy się lewą dłonią od maty. Odkładamy prawą dłoń i grzbiet lewej teraz. To samo, staramy się doprostować lewy łokieć i mocno odpychamy się prawą dłonią. Jeszcze ostatni wdech i wydech, lewa dłoń wraca do maty, podwijamy palce stóp i przechodzimy sobie do psa z głową w dół. Pamiętajcie, że jak się plecy zaokrąglają, to uginamy mocniej kolana, tak żeby brzuch zbliżyć w kierunku ud. I tutaj pięty mamy wysoko i zaczynamy uginać raz jedno, raz drugie kolano, tak żeby powyciągać tyły nóg. Bujamy biodrami. I ciągniemy raz lewą piętą, raz prawą w kierunku maty. Zatrzymujemy się. I teraz na wdechu spójrzcie między dłonie i podejdźmy do przodu. Z wydechem skłon, kolana lekko ugięte, chwytamy za łydki lub kostki. Opuszczamy głowę, rozluźniamy szyję. Mocno przyciągamy się. I stąd uginamy kolana i kręg po kręgu podnosimy się do góry, odciągamy barki do tyłu. I zaczniemy od powitań słońca B, których się nauczyliśmy. Czyli na wdechu uginamy kolana, ręce w górę, wdech do pozycji utkatasana, czyli krzesło. Z wydechem skłon do przodu. I półwyprost. Wdech, patrzymy do przodu, możemy odłożyć dłonie na golenie. I wydech, przechodzimy do deski. Odkładamy kolana, klatkę i brodę, czaturanga. Wdech, pies z głową do góry. I wydech, pies z głową w dół. I na wdechu prawa stopa między dłonie. Odkładamy lewą piętę do maty i podnosimy się do wojownika pierwszego. Tutaj zarówno klatka, jak i biodra skręcone do przodu. Z wydechem odkładamy dłonie do maty i przechodzimy przez deskę do czaturangi, czyli kolana, klatka, broda, wdech, pies z głową do góry, szyja długa, czubek głowy do sufitu i wydech, pies z głową w dół. I lewa stopa do przodu. Odkładamy prawą piętę do maty. Podnosimy się do góry, łączymy dłonie. Prawa noga jest mocna, prosta. I z wydechem wracamy do deski. Chaturanga. Pies z głową do góry, wdech. I pies z głową w dół, wydech. I na wdechu spójrzmy między dłonie. Podchodzimy do przodu.
i wydech skłon. Uginamy kolana, ręce w górę, wdech. I wydech, opuszczamy ręce w dół. I jeszcze raz, uginamy kolana, ręce w górę. Utkatasana. Wydech, skłon do przodu. Pół wyprost, wdech, plecy proste. I deska, czaturanga, wydech. I pies z głową do góry. I wydech, pies z głową w dół. Na wdechu prawa stopa do przodu. Lewa pięta do maty. Podnosimy się do wojownika pierwszego. I wydech, wracamy do deski i czaturanga. Pies z głową do góry. I wydech, pies z głową w dół. Lewa stopa do przodu. Prawa pięta do maty. Podnosimy się, łączymy dłonie. I wydech, deska czaturanga. Pies z głową do góry. I wydech, pies z głową w dół. Zatrzymajmy się na moment. Teraz na wdechu prawa stopa do przodu. Odkładamy lewą piętę do maty, podnosimy się do góry i doprostowujemy prawą nogę. Ręce szeroko, wdech, z wydechem prawa ręka do przodu. Odkładamy pod prawe kolano lub na kostkę, lewa ręka w górę, trójkąt. Jeszcze jeden wdech i wydech. Na wdechu podnosimy się do góry, ręce szeroko, uginamy prawe kolano i odciągamy je na zewnątrz, wojownik drugi. Patrzymy w stronę prawej dłoni. Odciągamy barki w dół. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Na wdechu wyciągamy prawą rękę do przodu, odkładamy prawą dłoń po wewnętrznej stronie stopy, lewa ręka do góry. Jeszcze wdech i z wydechem wyciągamy lewą rękę za głowę. Patrzymy w stronę lewej dłoni, wyciągamy lewy bok ciała. Pozycja kąta. I na wdechu podnosimy się do góry, ręce szeroko, wracamy tutaj do pozycji wojownika drugiego. Odkładamy dłonie do maty i przechodzimy sobie od razu do psa z głową w dół. I z wdechem odstawiamy lewą stopę z przodu, odkładamy prawą piętę do maty. Podnosimy się do góry, nogi proste, ręce szeroko, wdech. Wyciągamy lewą rękę do przodu, odkładamy z wydechem pod kolanem lub na kostce. Prawa ręka w górę. Staramy się odciągnąć prawy bark do tyłu. I jeszcze wdech. Wydech. Z wdechem ręce szeroko, uginamy lewe kolano. Znowu odciągamy je na zewnątrz, żeby nie wpadało nam do środka. Wojownik drugi, kolce biodrowe skierowane do dłuższej krawędzi maty. Patrzymy na lewą dłoń i wyciągamy czubek głowy do sufitu. Ostatni wdech. Wydech i na wdechu wyciągamy lewą rękę do przodu. Odkładamy dłoń po wewnętrznej stronie stopy, prawa ręka ciągnie do góry. Tutaj lewym ramieniem odpychamy kolano. Jeszcze wdech i wydech. I teraz wyciągamy prawą rękę jeszcze za głowę. Chcemy otworzyć prawe żebro do sufitu. Ostatni wdech i wydech. I na wdechu podnosimy się do góry, ręce szeroko, wojownik drugi. I z wydechem odkładamy dłonie do maty, przechodzimy do psa z głową w dół. Jeszcze jeden wdech.
i wydech. I teraz na wdechu odstawiamy prawą stopę między dłońmi, ale tym razem lewa pięta zostaje w górze, nie odstawiamy jej. I podnosimy się do góry, unosimy ręce w górę, odciągamy barki w dół do wysokiego wykroku. Trzymamy tutaj prawe kolano ugięte między takie 90 stopni kąt mniej więcej. Lewa noga prosta. Ostatni wdech. I teraz z wydechem przyciągamy połączone dłonie do klatki. Zakładamy lewy łokieć za prawe kolano. Tutaj mamy połączone dłonie na wysokości mostka. Odpychamy się łokciem od kolana i patrzymy za prawe ramię do tyłu. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I na wdechu wracamy do przodu. I teraz przenosimy ciężar ciała na prawą nogę i staramy się wskoczyć do pozycji wojownika trzeciego. Tutaj już trochę trudniej. Prawe kolano troszkę ugięte. Lewe biodro kierujemy do maty. Patrzymy na jeden nieruchomy punkt. Najlepiej patrzeć na matę. I pomalutku uginamy prawe kolano, odstawiamy palce lewej stopy do maty, wracamy do wysokiego wykroku i odkładamy dłonie do maty i przechodzimy do psa z głową w dół. No i teraz musimy zrobić to samo na drugą stronę, więc stawiamy lewą stopę między dłońmi, prawa pięta zostaje w górze. Podnosimy się. Wyciągamy ręce w górę, odciągamy barki w dół. Lewe kolano ugięte, prawa noga prosta. I wdech. Z wydechem przyciągamy dłonie do klatki i zakładamy prawy łokieć za lewe kolano i patrzymy za lewe ramię. Odpychamy się łokciem od kolana i też kolano troszkę napiera na łokieć. Ostatni wdech. I wydech. I powoli na wdechu wracamy do wysokiego wykroku. Przenosimy ciężar ciała na lewą stopę i na lewe udo. I staramy się podnieść prawą nogę do góry do wojownika trzeciego. To nie jest łatwe, ale może się uda. Prawe biodro w dół. Lewa noga leciusieńko ugięta. Jeszcze jeden wdech. A z wydechem odstawiamy prawą stopę do tyłu na palce. Wracamy do wysokiego wykroku. I z wydechem dłonie do maty przechodzimy do psa z głową w dół. I tutaj spójrzmy między dłonie i postawmy prawą stopę z przodu. I odkręcamy się przodem do ekranu. Palce stóp mamy skierowane do przodu. Możemy lekko ugiąć kolana. Kładziemy dłonie na wysokości naszych barków. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy szerzej stanąć, jeżeli nie, nasze dłonie nie kładą się na macie czy na podłodze. Możemy też mocniej ugiąć kolana, tak żeby całe dłonie były doklejone. I teraz z wdechem wyprostujcie plecy, spójrzcie do przodu, a z wydechem opuszczamy głowę w dół. I tutaj mocno wciskamy dłonie w matę, jakbyśmy chcieli wysunąć ją spod siebie. Ciężar ciała delikatnie do przodu. Jeszcze spokojny wdech. I wydech. I wdech, patrzymy do przodu, z wydechem dłonie na biodra. I teraz uginamy kolana i kręg po kręgu podnosimy się do góry. I wracamy sobie na początek maty. Na wdechu wyciągamy ręce do przodu i z wydechem biodra w dół, do takiego niskiego krzesła. Trzymamy na trzy oddechy. Jeszcze dwa.
i ostatni wdech. A z wydechem schodzimy sobie w dół, żeby usiąść. I krzyżujemy nogi. Połączcie dłonie na wysokości mostka. Możecie zamknąć oczy na chwilę. I głęboki wdech. I wydech. I podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. Podziękujcie sobie za ten czas na macie, za możliwość ruchu, wyciszenia się. Podziękujcie sobie za to, że zorganizowaliście sobie ten czas dla siebie. I zaczynamy pocierać dłonią dłoń, tak żeby się zrobiły ciepłe dłonie. Połóżmy dłonie na oczach. Stopniowo zaczynamy otwierać oczy. I odsuwamy dłonie od twarzy. I ja Wam również bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, że uczestniczyliście w kursie jogi od podstaw, w jednym i w drugim. No i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych praktykach, które będę na bieżąco wrzucać na mój kanał na YouTube. Dzięki wielkie, namaste.